spotkać. O, jaka dziara! O, taką to nawet ja bym chciał. Gdzie tam mi do jego dziary? Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś nie inaczej, Playtime. Mam tydzień cały z Playtime'em. Chociaż w niedzielę nie wiem co będzie, ale to nieważne, do niedzieli jeszcze kupa czasu. A dziś Pick Up Truck, czyli wspaniała zabawa dla małych kierowców. No cóż, na moją wiedzę, no, nie do końca będąc małym dzieckiem można być kierowcą, to bo od 16 lat dopiero można robić prawko. Ale no cóż, widać w Niemczech i w Lidlu jest inaczej. Dziś 77 elementów, czyli o 10 mniej niż było tydzień temu, a cena dokładnie ta sama. Cały czas ten sam producent Goody. Nie tracimy czasu, otwórzmy sobie jednak i sprawdźmy jak ten set się sprawdzi, bo póki co jest dobrze z tymi klockami. Identycznie dwa worki, identycznie znów mamy naklejki, choć w tym wypadku jest to najmniejsza ilość naklejek, jaką mieliśmy dotychczas w tych klockach. Mamy instrukcję klocków, tak jest kochańcy, bo tak działa nasza Unia, że musimy mieć instrukcję do klocków. Wow, aż dziwota, że nie mamy instrukcji otwierania pudełka na zewnątrz, którą wręcza nam pani przy kasie. Naprawdę to jest instrukcja klocków, jak się nimi bawić i w ogóle masakra. Mamy też instrukcję, która identycznie wygląda, właściwie tylko przy tym większym zestawie. Właściwie dzisiaj miał być ten większy zestaw, ale stwierdziłem, że kurczę, wczoraj były klocki takie bardziej dziewczyńskie. Nie, wczoraj były hipki, a przedwczoraj były klocki bardziej dziewczyńskie. No to dziś mówię, zrobimy to bardziej chłopczęce, żeby nie było zbyt różowo. A największy zestaw zostawimy sobie na koniec. Chyba również najkrótsza instrukcja w... No to mi się wydaje, ale jest spis klocków znów. I to jest naprawdę, kurczę, fajne. Mówię, widać, że mam aspirację. Wczoraj w filmiku wspominałem o tym, że te klocki naprawdę trzeba pilnować, bo niewykluczone, że za no, jakiś czas mogą być naprawdę groźnym zagrożeniem dla Legosów. Powiedziałem tak, nawet worki, kurcze, mają twardsze i solidniejsze niż Lego, mówię serio. Klocki są moim zdaniem znacznie twardsze niż same Lego. No z Lego bym, to mi się wydaje, bardziej wygiął niż to, a tu naprawdę to jest kosmos, są bardziej twarde niż Lego. Oczywiście ma to też swoje wady, tak, bo prawda jest taka, że mówię, po składaniu większych zestawów, no mnie już kurde bolą palce, tak naprawdę, bo naprawdę trzeba się namęczyć, trzeba się nawciskać naprawdę kurde tych klocuchów. Co nam się tu rzuca na pierwszy rzut oka, to są koła. Spójrzcie jaki pomarańczowy oczo walący po oczach kolor. Choć widzę, że moja kamera tego aż tak pięknie nie oddaje, naprawdę to wali po oczach jak nie wiem. Kółko nam się składa tak. Mamy też, jak to mówi YouTube, transparentne, chociaż ja mówię przezroczyste klocki. No i mamy też elementy podwozia, które się składają, całkiem zabawne, z dwóch elementów, aczkolwiek całkiem ciekawe. Po raz kolejny ja już, jak widzicie, mam trzy takie kurde z każdego zestawu, podstawka na hipka, napisy, przy czym każdy jest taki sam, bo tam po prostu jest data produkcji, miejsce produkcji. Dziś hipek. Wczoraj poruszaliśmy sobie te hipki, no i dziś kurczę mamy kolejnego do kolekcji ciekawego. No, wygląda on w ten sposób. Co ciekawe, on już te włosy ma zainstalowane i co ciekawe, nie, dobrze, myślałem, że to ciekawe, ma je zainstalowane zawsze. No cóż, dzisiaj ten pan, no, wygląda jak bezdomny trochę. Nie oszukujmy się, jak bezdomny, no dziwny typ, podejrzany, nie chciałbym takiego typa spotkać. O, jaka dziara, o, taką to nawet ja bym chciał, gdzie tam mi do jego dziary. A, no i ma ten całkiem zabawny też kask, hełm, który kurde jest kasko-goglem właściwie można by rzec, bo z jednej strony ma kask, a z drugiej strony ma te gogle, także kasko-gogle. No niezły Harley'owiec, nie powiem, wydziarany, oczy, no, taki typ, kurde. Mamy też skrzyneczkę, wyjątkowo podobną też do Lego. Zacznijmy sobie w ogóle budować i chwilę pogadajmy w takim razie jeszcze o tych klocuszkach. Mamy miseczkę też dla psa, o dziwo, ze studzikiem, czyli wchodzi, nie mamy psa, czyli moja Shani będzie mogła w końcu mieć fajnego klockowego kolegę, którego nie będę bał się jak pogryzie. Nie no, trochę się będę bał, bo naprawdę klocki są, kurcze, niczego sobie, naprawdę są porządne, mówię, nawet bolą palce od ich budowania, więc kurde, no, sami rozumiecie, jak solidne to jest, tak? A w tym wypadku po prostu, o, spójrzcie, i naprawdę ja wkładam siłę. Przy czym właśnie zastanawiam się jeszcze jedna rzecz i test zrobimy chyba natomiast dopiero przy końcu, przy ostatnim z tych klocków, ponieważ kochani, zastanawiam się trochę nad taką rzeczą,
No to już czegoś nie rozumiem. A dobra, rozumiem już. Jak będzie mianowicie z rozklockowywaniem tych klocków? Ja naprawdę tu wkładam siłę, uwierzcie mi. Naprawdę tu wkładam dużo siły, żeby to wszczepić. Ciekawe miał być rozklockowywanie, natomiast na pewno, co wam mogę powiedzieć, jest tak, że klockami możemy wręcz rzucać i nic się nie stanie. Ja tą łódką wczoraj, przedwczorajszą, przepraszam, o patrzcie, wcisłem i jak muszę, a naprawdę wkładam bez kitu całą siłę w to. Ej, mówię serio teraz. Więc kurde, ciekawi mnie jak będzie z rozklockowywaniem. Ja tą łódką mówię, rzucałem dwa dni temu i kurde nic. Oj, patrzcie, i znów to samo. Także, kurde, i wcisłem, chyba i nie wcisłem. Och. A naprawdę musiałem użyć dużo siły, kierownica chodzi trochę ciężko. Więc no naprawdę mówię, to mnie mocno będzie ciekawić, jak to się będzie zachowywać przede wszystkim w rozklockowaniu. Natomiast jeżeli chcecie kupić dziecku klocki, którym będzie mogło rzucać, a właśnie ma te problemy, że rzuca często klockami, bo na przykład się denerwuje szybko czy coś, to te klocki będą jak ulał, bo dziecko ich nie zniszczy, to wam mogę zagwarantować. Dobra, ja myślę, że kurczę, przejdźmy sobie kawałek dalej, bo tu nie ma sensu, żebyście mnie krok po kroku patrzyli, co sobie buduję. Ja zaraz zbuduję ten pojazd i wracam do was z kompletnie zbudowanym pojazdem. No i całość składa nam się na coś takiego. W ogóle jeszcze jedna uwaga, którą zauważyłem już dawno, ale teraz wam pokażę. Nie wiem, czemu uparcie pokazują instrukcję, jak złożyć hipka, gdy hipek zawsze jest prawie złożony, a nie czemu rąk wkładać i tak dalej. No nie wiem. Kochani, to całość wygląda tak. No i zacznijmy sobie może tak, jak ja to lubię, od wad. Przede wszystkim główna wada, moim zdaniem, ten oczo walący po oczach kolor, no nie do końca, no pasuje fajnie, miał być żółto, ogniście, a nie można było dać tu czerwonego. W przypadku kół jeszcze, ale no wierzcie mi, tak ta kamera nie oddaje tego koloru, jak się wchodzi w pokój, naprawdę to wali aż po oczach, jak się wchodzi i patrzy na ten zestaw. No i nie pasuje mi to już do aż takiego, wiecie, bad guy'a, który kurde ma takie tatusy i tak dalej się wozi. To jest pierwszy taki bardzo duży minusik. Troszkę też minusikiem dla mnie była też tutaj naklejka, która jak widzicie jest uszkodzona, ale głównie dlatego, że przy odklejaniu jej, patrzcie co się kurczę stało, ja ją finalnie będę musiał zedrzeć, bo no, oczywiście teraz nie chcę współpracować, bo ją mocno przygnieździłem, ale o, o, tak poszła i praktycznie od samego końca ją poszła i ratując, że niestety musiało to zostać w takim kurczę stadium tutaj niestety, także to jest taki kolejny minusik. Jeszcze jeden dodatkowy, że ta skrzynia mu trochę na pace lata, jak będziemy jeździć, ale to już pal licho, ale jest taki duży, o, spójrzcie, ta klapa. Ile kurczę? 2 mm tylko zasłania fakt. Ona nie pozwala wypchnąć tej skrzyni, więc to takie czepianie się, natomiast to jest tak. Poza tym raczej jest bardzo dobrze, bym rzekł. Chociaż nie wiem, czemu tu studów nie dano, żeby tu... Aha, bo pewnie by nie pasowało. Poza tym jest nawet naprawdę dobrze, mówię, poza tą klapą, poza takimi elementami właśnie, które tu wymieniłem. Nawet drzwi mam oklejone. Oczywiście tu drzwi idą ciężko. No ja naprawdę wkładam w to siłę. Natomiast to właśnie ma to, co ja często narzekam na Lego, tak? Że w Lego często jest tak, że wiecie, coś kurczę, bawem ci odpada, tu nie ma takiej szansy, my możemy nim... Patrzcie, co możemy robić z tym autem. Nawet tak kruche elementy jak lusterka nie odpadają. Ja mówię, drzwi, muszę naprawdę wkładać siłę, by je otworzyć. Ja mówię, tak kruche, no jeszcze raz. No patrzcie, a puszczam to na... A ja to puszczam na lusterka. Bokiem na lusterka i nic się kurde nie dzieje. A propos lusterek, nie wiem, czy tam w Niemczech tylko ten gość ma taki jakiś fetysz, czy jakiś takim narcyzem jest, ale spójrzcie, on ma lusterka ustawione na siebie, czyli patrzy na siebie. Nie, no fajnie, można i tak. Oczywiście do auta może wchodzić tylko, gdy zdejmujemy sufit, pod sufitkę. Tu ma taki schoweczek, nie wiem, co tam taki bedas mógłby tam wozić, ale pewnie coś by mógł. Wkładamy go sobie do autka i tu jest właśnie też kolejny taki mikroproblem, ale no właśnie, no właśnie. I to jest ten problem też trochę z tymi hipkami. Ja mówię, gdyby te zestawy miały zupełnie inne, normalniejsze, czytajcie w moich ustach, hipki, byłoby znacznie lepiej. On w aucie siedzi, no właśnie, i musi siedzieć tak, ponieważ inaczej nie może. Musi mieć te ręce tak wysoko, niczym w piosence Popka, nad głową, nad głową. Przy czym, no... Także on tak musi jeździć, więc daleko do kierownicy, bez trzymanki, z usterkami na siebie. Wow, bezpieczna jazda. Tu skrzynia, tu mu wchodzi skrzynia na pakę. Do skrzyni oczywiście możemy zapakować psa, ale przez to, że ona tak lata, to nie polecam zdecydowanie. No i cóż, zresztą powiem wam, naprawdę kurczę, fajny. 7 zł. Nie wiem, czy to nie jest najfajniejszy z tych wszystkich trzech zestawów. Mimo wszystko jest taki najbardziej realny. Gdybym podmienić te lusterka, no i tradycyjnie, nie, gdybym nie naklejki, choć pochwalę tutaj te naklejki, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych zestawów. Patrzcie, ta w ogóle była cięta na wymiar. Ta była mniej
mniejsza niż ten klocek i podobnie z drzwiami. Naklejka była no mniejsza niż drzwi. W poprzednich odcinkach, w poprzednich zestawach te naklejki były identyczne rozmiarowe jak klocek, co sprawiało, że było strasznie ciężko je nakleić. No, także nie tylko realność tego pojazdu, w sensie, że wiecie, najfajniej się będzie nim pobawić, no też pająkiem tamtymi też, no co by nie gadać, ale wiecie, pojazd, zmienić mu te kolory, zmienić sipka, zmienić mu naklejki, a kurczę, wyszło więcej, a mówię, że najfajniejszy zestaw, a wyszło więcej minusów niż poprzedni. Nie, wydaje mi się, że najfajniejszy zestaw i kurczę, 7 zł, ludziska, 7 zł. No naprawdę, myślę, że warto, nawet po prostu z samego fanu, żeby wiecie, mieć jakieś klocki, którymi kiedyś dorzucicie do ogniska. Nie no, żart, naprawdę fajne klocki i naprawdę twarde i mówię, mega, trzeba wręcz siłę włożyć, żeby je rozklockować. Widzieliście, rzucam zestawem, nic się kurde z nim nie dzieje, więc no, to samo świadczy o twardości tego zestawu. No i jeszcze piesek z miseczką, przy czym jedyne co mi się zdaje, że no na zestawie była, no niby szara miska, tu jest biała, no ale to cóż, a w sumie te klocki też powinny być szarowe. Właśnie, ej! Czy tego nie można zgłosić jako reklamację za niezgodność z umową? Pewnie można. Bo kurczę, naprawdę w szarej wersji i w takiej kolorystycznie wyglądałoby to znacznie lepiej. Tak kupiłem. Natomiast te bardziej walące po kolorach, po oczach kolory, troszkę mi tu psują ten efekt. Natomiast w przeciwieństwie do łódki, ten przynajmniej widzi coś przez tą szybę. Także nieźle. Dziękuję wam za kolejny wspólnocznik na tym kanale. Widzimy się wkrótce w kolejnych. Został nam jeszcze jeden co najmniej playtime, o ile jeszcze ich nie dokupię. Bo naprawdę nieźle i można nimi fajnie sobie wyposażyć miasto. A propos mojego miasta, no mam nadzieję, że widzieli serial WTF City na tym kanale, pierwszy sezon, ale jest też serial mój na kanale Lego, który też wam serdecznie polecam. No i kanał growy jeszcze pozostaje, gdzie również jest ciekawy. Wpadajcie na wszystkie trzy. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach.